jak dla mnie chyba, bo to jest wyjazd na pole, ale zupełnie w innym celu. Jadę z przyczepą te trosiny wysypać, bo miałem już je wysypać jakiś czas temu, a przy okazji szynka zamontowana, jest gdzie narzędzia wozić i nie tylko. Także jedziemy w pole. Mam nadzieję, że jak, no tak właściwie jak oglądacie, to już na pewno komputer mam zrobiony, ale miałem awarię komputera, jeśli chodzi o zasilanie. No i wysłałem do bardzo porządnego serwisu, moim zdaniem najlepszy w Polsce. No i dostałem, także działa. A tu jeszcze będzie taka akcja z drzewem, bo chodzi o to, że to muszę wysypać w miejsce przeznaczenia. I dzisiaj załaduję całą przyczepę drewna. A jutro postaram się z Andrzejem tutaj przyjechać. On wróci ciągnikiem, a ja samochodem. Teraz trzeba tylko znaleźć właściwe miejsce do wysypania tych roślin, żeby mi nikt, nie podebrał, bo to są dla mnie bardzo ważne rzeczy, takie trociny. A to chyba tam pod lasto wrzucę. No, pod lasem to tam wezmę. Przyczepa też wymaga remontu, ale na razie to wszystkiego się nie da zrobić. No. O ludzie. Stara droga jest. No teraz będzie też akcja tutaj z rębaniem tego. Także będzie rębak w akcji na pewno i to dużo będzie miał roboty. Potem zamawiam kontener z tego, no taki z wysypiska, żeby tutaj te śmieci wszystkie powywalać, co mi nazwodzili. No a tu sobie zwierzyna nową plażę zrobiła. Nie idzie utrzymać nogi na gazie równo. No, przy okazji zobaczymy, jak się gorczyca zachowuje. Zobaczę, słuchajcie, na którą stronę kipruję, bo dawno nie korzystałem z tej przyczepy. Aha, tutaj, czyli na tą stronę kipruję. No to dobrze, akurat sobie podjadę tak, o, i to wysypię tam.
tutaj będzie chyba dobre miejsce. O. Aha, teraz to trzeba jeszcze. Teraz muszę jeszcze wyciągnąć tą łopatę, co tu wrzuciłem. W razie co, gdyby trzeba było trochę to wtrącić. Aha, i otworzyć teraz burtę. Tu też porządki w lesie muszę zrobić. No bo te wszystkie drzewa tam po łamańce, to wszystko to muszę to posprzątać. Badyla to bardziej do lasu. Korek wyskoczył, dobra. Czyli przykręciłem nie do tego, co trzeba. Aż korek wyskoczył z radości. Aha, to muszę wziąć jeszcze rękawice. Powinien być po lewej, tak? Właśnie nigdy nie pamiętam. Dobra. Sprawdźmy teraz. No czemu nie lezie? O, coś tam się... Strzelastrzyka. No się skibrowała, no jeju, no. Co źle zrobiłem. No tu nie jest zablokowane. Wiecie co, naprawdę nie wiem, co jest grane. No słuchajcie, nie chcę podnieść. Chyba za mało oleju w skrzyni jest, a już miałem takie sygnały i patrzcie, zapomniałem o tym. Muszę to poprawić, także czeka mnie tutaj łopatologia, ale to nic, poradzę. Nie z takimi rzeczami sobie człowiek radził. Gdzieś tu miałem, o, to jest to do nadeczytywania. O. Thank you.
Te zrębki będą mi potrzebne. Jak tutaj będę robił sad, to podsypka pod drzewka. Słuchajcie, i wilgoć trzymają i nawóz dostarczają. Dlaczego nawóz? Woda kapie, paruje, to się rozkłada i tak zwana herbatka kompostowa powstaje. No a zobaczcie, robię łopatą do śniegu. Śniegu nie ma, łopata została. Dobrze, że sąsiad powiedział, że łopatę. Bo tak to by nie wziął. No idziemy zobaczyć, co tu na piasku oprócz pężu wyrosło i czy w ogóle coś wyrosło. Minęło parę dni, trochę ten deszcz tutaj popadał. Tutaj, żebym ja wiedział chociaż, jak gorczyca wygląda. No ale zaraz zobaczymy. O! Piach. Widzicie? Nic nie wschodzi. Za mało sypało. Padało, znaczy się. Muszę to jeszcze chyba jeszcze raz przebronować tą lekką broną, żeby te chwaściska wszystkie jeszcze raz zdewastować, bo jak gorczyca nie ruszyła, to jej krzywdy nie zrobię, a skasuję trochę chwastów. No i tutaj już wstępnie partia na podsypkę przygotowana. I tu będę to sobie zbierał, odkładał, żeby było gitarra. O, dobra. Skubaniec jeden. Jedziemy. Wałek się kręci niepotrzebnie. Dobra, nie kręci się. Tarabani! No ale powiem wam, że jestem bardzo zadowolony z dzisiejszej pomocy chłopakom. Są po prostu nieocenieni. Znają się na robocie. Dla Roberta szczególnie ogromne podziękowania. Bo to fachura naprawdę wysokiej klasy. Wie jak podejść do roboty. Ja sobie z wieloma rzeczami nie mogę poradzić.
A ten przychodzi, no zobacz, czyż to jest ładne, cyk, cyk zrobione. No ale to mówię, no to są lata praktyki. On już niejedną maszynę naprawił. Dzięki, Robert. No i Andrzej oczywiście, tak samo dziękuję Ci bardzo, bo też bez Twojej pomocy wielu rzeczy bym nie zrobił. No a propos chłopaków, słuchajcie, no to dzisiaj tak rozmawialiśmy, próbuję ich namówić, żeby chcieli być w filmie razem ze mną, żeby brali udział. No i tak się próbują przełamać, ale jeżeli się uda, a mam nadzieję, że się uda, to będzie nowa seria odcinków. A jaka? No wam powiem, jak się zgodzą. Teraz jadę załadować całą przyczepę drewna. Jak mówiłem, jutro przyjadę z Andrzejem, wezmę tylko pasy, zepnę te burty, bo one są jakie są, ale zepnę burty pasami, zawsze to bezpieczniej. Oczywiście muszę jeszcze tylko dolać oleju do skrzyni. Tu jeszcze taka akcja, słuchajcie, drzewo ładuję, muszę zawieźć do domu, już trochę przyczepy tutaj poszło, dom, on tutaj jest z 5 lat w skrzynie, no i trzeba to zrobić. Suchy dom, jak się palił, będzie jak węgiel. Zasiadłem ja w ciągniku. Przyczepa załadowana. Kulturalnie. Więcej nie będę pakował, bo szkoda. Żebyś mi to gdzieś nie próbowało wysypać. Jutro przyjadę z kolegą, jeszcze wrzucimy jego pług na górę. Pasami zepnę, dwa pasy takie długie mam. Zepnę to pasami i można jechać. No i tu jeszcze myślę, że jeszcze dwie przyczepy i powinno być tutaj czysto posprzątane. A co nie wezmę ze sobą, to zabiorę na działkę i tam zostawię, to przyda się na Zaśkę. Także ten odpalamy maszynę, przestawimy na miejsce. Kurde, tą kontrolkę muszę zrobić, bo słuchajcie, ona nie chce współpracować. To jest właśnie to, że to są te zegary takie. Ach, nie będę się z tym męczył. Kawałeczek podjadę, to nie ma problemu. Jeszcze tylko koła dopompuję w przyczepie. O. No i to na tyle w dzisiejszym filmie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!